Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. Jezus wybaczył nam wszystkie grzechy, przeszłe, teraźniejsze, a nawet przyszłe grzechy. Andrew przyniósł mi dobrą nowinę. Mogłam lepiej zrozumieć Biblię dzięki temu, jak jej nauczał. Jezus wybaczył ci raz na zawsze. A teraz Andrew. Witaj w poniedziałkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dziś rozpocznę serię wykładów na temat jednego z moich ulubionych nauczań, które nosi tytuł Zatwardziałość serca. Dla wielu ludzi ten tytuł jest zniechęcający, ponieważ w pewnym sensie jest to negatywny tytuł, ale właśnie w taki sposób Bóg przemówił do mnie, więc po prostu przekazuję to, co Bóg do mnie powiedział. Mój dobry przyjaciel Bobby Andian usłyszał, jak nauczałem tego w Wielkiej Brytanii wiele, wiele lat temu. Wziął to i ponownie tego nauczał i chyba zatytułował to Moc ugruntowanego serca. Powiedział, że to jedna z jego najlepiej sprzedających się serii. Powiedział, że to po prostu negatywny tytuł, ale ja nie mam na myśli niczego negatywnego. Zamierzam mówić o tym, czym jest zatwardziałość serca, co ją powoduje i jak ją wyleczyć. Wiem, że wiele osób od razu pomyśli, to nie jest mój problem. I ja też właśnie tak się czułem. Gdybyś powiedział mi, zanim Bóg do mnie przemówił, że mam zatwardziałe serce, nie zgodziłbym się z tobą. Uważałem, że osoba o zatwardziałym sercu to osoba nienawidząca Boga, żyjąca w jawnym buncie, świadomie grzesząca przeciwko Bogu. Ktoś, kto idzie w przeciwnym kierunku i nie przejmuje się tym. Chociaż zatwardziałe serce jest prawdą w przypadku takiej osoby, to jedną z rzeczy, o których będę nauczał w tej serii, jest to, że każdy, kto jest zimny, niewrażliwy, nieczuły lub nieugięty wobec Boga w jakiejkolwiek dziedzinie swojego życia, ma zatwardziałe serce w tej dziedzinie. To właśnie oznacza słowo zatwardziały. Kiedy sprawdzisz je w słowniku i odniesiesz do serca, oznacza ono zimny, niewrażliwy, nieczuły, nieugięty. I gdybyś był szczery, to każdy z nas ma w swoim życiu takie obszary, w których wygląda na to, że nie łączymy się z Panem. Łatwiej nam odnosić się do tego, co naturalne, niż do świata nadnaturalnego. Łatwiej jest odnieść się do porażki niż do wiary. Pamiętam, jak w Omaha w Nebrasce, kiedy tam usługiwałem i po wygłoszeniu kazania wywołałem uzdrowienia dzięki darom Ducha Świętego i wywołałem kogoś, kto miał zeza i chciałem, żeby podszedł, bo Bóg go uzdrowi. I był tam młody chłopak, z tego co pamiętam, miał chyba z 10-12 lat, coś koło tego. Miał takiego zeza, że ktoś musiał przyprowadzić go do mnie za rękę, bo nie widział zbyt dobrze. Pomodliłem się o niego, położyłem na nim ręce, trzymałem kciuki nad jego oczami i modliłem się. Wierzyłem, że jest uzdrawiany. Chciałem mu powiedzieć, wiesz, są różne sposoby przyjmowania od Boga. Można przyjąć natychmiastowy cud, gdzie sprawa zostaje załatwiona, albo tak jak mówi Ewangelia Marka 16:18, kładźcie ręce na chorych, a oni odzyskają zdrowie. Chciałem go zachęcić, jeśli nie zaczniesz widzieć od razu, jeśli nie zobaczysz natychmiastowej zmiany, wierz, że uzdrawiająca Boża moc jest w twoim ciele, że twoje oczy są uzdrawiane i że będziesz widział doskonale. To właśnie chciałem mu powiedzieć i kiedy zdjąłem z niego ręce i spojrzałem na niego, otworzył oczy i oba były doskonałe. Były proste, a wcześniej były zupełnie zezowate. Kiedy to zobaczyłem, wiesz co zrobiłem? Nienawidzę się do tego przyznawać, ale tak po prostu było. Kiedy to zobaczyłem, spojrzałem na niego i powiedziałem, nie wierzę w to. Kiedy to powiedziałem, jego oczy natychmiast się skrzywiły. Powiedziałem, Boże, przepraszam, pokutowałem, modliłem się o niego przez kolejne 5-10 minut i nigdy nie zobaczyłem, jak jego oczy się prostują. Nadal w to wierzę. Wierzę, że Boża moc go dotknęła i mam nadzieję, że to przyjął i jego oczy są proste. Ale przywołuję tę historię, aby powiedzieć, że byłem usługującym. Kochałem Boga, usługiwałem Słowem Bożym, modliłem się o ludzi i wierzyłem, że On zostanie uzdrowiony, ale wierzyłem, że będzie to następowało stopniowo.
przez pewien okres czasu. To, że stało się to natychmiast, w sposób nadnaturalny, ujawniło moją zatwardziałość serca. I z wielu ludzi, którzy szczerze modlą się o coś i wierzą, że po pewnym czasie lekarze sobie z tym poradzą i dadzą im jakieś lekarstwo i po roku czy dwóch latach wyzdrowieją. I nie mówię, że to jest złe, to nie jest grzech, ani nic podobnego, ale gdyby Pan zadziałał natychmiast, powiedzmy na przykład, że masz guza i jest to coś, co można zobaczyć, coś widocznego, i gdyby to coś zniknęło natychmiast i twoje ciało byłoby normalne, większość ludzi powiedziałaby, nie mogę w to uwierzyć. I to jest powód, dla którego nie zdarza się więcej takich nadnaturalnych rzeczy, ponieważ tak naprawdę jesteśmy bardziej zapatrzeni w świat naturalny niż nadnaturalny. Są ludzie, którzy wierzą, że coś może się zmienić z biegiem czasu, ale natychmiastowa, cudowna interwencja Boga byłaby dla większości z nas szokiem. I to jest jedna z rzeczy, którymi zamierzam się z Tobą podzielić, że zatwardziałe serce to osoba, która jest bardziej zdominowana przez świat naturalny niż nadnaturalny. To osoba, która łatwiej odnosi się do sfery naturalnej niż do nadnaturalnej. Możesz modlić się o uzdrowienie, uwolnienie lub finanse, ale gdyby cud się zamanifestował, byłbyś zszokowany. To świadczy o zatwardziałości serca. Tak więc zatwardziałe serce to nie tylko ludzie, którzy nienawidzą Boga i biegną w przeciwną stronę. Uważam, że w pewnym stopniu każdy z nas ma zatwardziałe serce. Powtarzam, definicja słowa zatwardziały według słownika oznacza zimny, niewrażliwy, nieczuły lub nieugięty. Kiedy zastosujesz to w odniesieniu do naszego serca zatwardziałego wobec Pana, gdybyś był szczery, każdy z nas musiałby powiedzieć, że były momenty, kiedy byliśmy niewrażliwi na Pana. On próbował nam coś powiedzieć, a my byliśmy zbyt głusi, aby to usłyszeć. Byliśmy nieugięci wobec Pana. Wiedzieliśmy, że On chce, abyśmy poszli w tę stronę, a my chcieliśmy iść w tamtą. To jest zatwardziałe serce. W Biblii jest wiele wersetów na temat zatwardziałego serca, i zamierzam podzielić się kilkoma rzeczami w tej kwestii. Jednak pierwszą rzeczą, jaką muszę zrobić, jest zdiagnozowanie, na czym polega problem. Nie przyjmiesz lekarstwa, jeśli nie zaakceptujesz, że masz problem. Większość ludzi jest taka jak ja. Byłem zszokowany, kiedy Pan powiedział mi, że mam zatwardziałe serce. Pozwól, że podzielę się z Tobą tym, jak otrzymałem to objawienie. Złożyło się na to wiele rzeczy, ale kulminacja nastąpiła pewnego razu, kiedy leciałem samolotem z Toledo w stanie Ohio do Chicago. Lecieliśmy nad wielkimi jeziorami, a ja czytałem Biblię. Czytałem Ewangelię Marka, rozdział 6, o tym, jak Jezus nakarmił 5000 ludzi. Jest tam mowa o 5000 mężczyzn. Pewnie były tam też kobiety i dzieci. Wiem, że były tam kobiety i dzieci, ponieważ wzięli obiad młodego chłopca, 5 bochenków i 2 ryby. I to właśnie Jezus pomnożył, aby nakarmić tych ludzi, więc wiemy, że były tam kobiety i dzieci. Było tam prawdopodobnie 10 tysięcy, a może nawet 15 tysięcy ludzi, a On wziął tę odrobinę jedzenia, pobłogosławił je, połamał i dał swoim uczniom, a oni poszli i nakarmili lud. Wszyscy ludzie jedli do momentu, aż byli absolutnie najedzeni. Uczniowie dawali im dokładki, a mimo to zebrali resztki, które zostały i zostało jeszcze więcej jedzenia po tym, jak wszyscy zjedli tyle, ile byli w stanie zjeść. Po wszystkim zostało więcej jedzenia, niż było przed rozpoczęciem. To jest cudowne. I wiesz, czasami, kiedy czytasz Biblię, zakładam, że innym ludziom też się to przydarzyło, nie tylko mnie, ale czasami czytam Pismo Święte, a mój umysł jest zupełnie gdzie indziej, myślę o czymś innym. Nie powinno tak być, ale przyznaję jedynie, że czasami tak się dzieje i gdybym przeczytał jakiś fragment Pisma, a potem zamknął Biblię i zapytałbyś mnie, co czytałem, trudno byłoby mi nawet powiedzieć, którą księgę Biblii lub który rozdział czytałem, a tym bardziej podać Ci szczegóły tej historii. Czasami robimy to z religijnych pobudek i staramy się w pośpiechu przeczytać 4 rozdziały, żeby skończyć nasz plan czytania Biblii, a nasz umysł jest zajęty czymś innym i po prostu nas to nie interesuje. Powtarzam, nie twierdzę, że tak powinno być. Mówię tylko, że na pewno mi się to przydarzyło. Ale kiedy czytałem ten fragment Pisma, ta historia tak mnie wciągnęła,
że aż poruszyła mnie do głębi. Myślałem o tym i zastanawiałem się, jaki to wielki cud, i wyobrażałem sobie, jakby to było tam być, przeżyć to i zobaczyć, jak ci wszyscy ludzie zostali nakarmieni, jak oni na to zareagowali. Rozmyślałem o tym wszystkim, a potem dotarłem do Ewangelii Marka, rozdział 6 i w wersecie 45 jest napisane: i zaraz przymusił, mowa tu o Jezusie, przymusił swoich uczniów, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugi brzeg w kierunku Betsaidy, a on tymczasem odprawi lud. A gdy ich odprawił, odszedł na górę, aby się modlić. Kiedy nastał wieczór, łódź znajdowała się na środku morza, a on był sam na lądzie. I widział, że są zmęczeni wiosłowami, bo wiatr mieli przeciwny. I tak około 4 straży nocnej, oznacza to, że było gdzieś pomiędzy 2 a 6 rano. Kiedy byłem w wojsku, dzieliliśmy naszą straż przy bunkrach na 4 wachty i każda osoba pełniła służbę 4 godziny lub 3 godziny, w zależności od tego, ilu było ludzi. W każdym razie było to wczesnym rankiem. 4 straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu, i chciał ich wyminąć. Wiesz, to mnie zadziwia. Ta burza i morze mogły zabić tych uczniów. Jest napisane, że łódź była pełna wody, że wyglądało na to, że zatoną, i w tej sytuacji, która miała ich zabić, Jezus po prostu nadszedł. Nic wielkiego. Nie różniło się to niczym od tego, gdyby szedł przez pole. Człowieku, to jest niesamowite. Moc, autorytet, dowodzenie, które Jezus, jako Bóg objawiony w ciele, miał nad żywiołami natury. To, co miało ich zabić, nie stanowiło dla Niego żadnego problemu. Przyszedł do nich, idąc po morzu, ale jest napisane, że przeszedł obok nich. Innymi słowy, nie przyszedł biegnąc, wymachując rękami i mówiąc: trzymajcie się, chłopaki, nadchodzę. Wiesz, że powodem, dla którego tam był, nie była zwykła przechadzka po wodzie? Przyszedł specjalnie po to, aby służyć tym uczniom, ponieważ mieli kłopoty, ale nie przyszedł i nie uratował ich bez współpracy. Jeśli przeczytasz to samo w Ewangelii Mateusza, to ta sama historia opisana w Ewangelii Mateusza, rozdział 14. W tym miejscu wszyscy go zobaczyli i myśleli, że to duch. Krzyczeli ze strachu, a on im powiedział: nie bójcie się. A moje pytanie brzmi: jeśli naprawdę chciał, żeby się nie bali, dlaczego po prostu nie uspokoił morza, ale zamiast tego powiedział im, żeby się nie bali, zanim sytuacja się zmieniła? Jest w tym wielka lekcja, a mianowicie, że Bóg działa przez wiarę. Musi istnieć odpowiedź wiary z naszej strony. List do Efezjan 3:20 mówi: temu zaś, który może uczynić o wiele obficiej ponad wszystko to, o co prosimy albo o czym myślimy, według mocy działającej w nas. Jeśli nie działa w nas żadna moc, to ogranicza to, co może zrobić Bóg. Bóg nas kocha, Bóg chce działać w naszym imieniu. Wiesz, że On przyszedł tutaj, aby pobłogosławić uczniów i pomóc im, a jednak jest napisane, że chciał ich wyminąć, dopóki nie zawołali, dopóki nie zażądali, a wtedy On powiedział: nie bójcie się, to ja jestem. W Ewangelii Mateusza, rozdział 14, Piotr powiedział: Panie, jeśli to jesteś Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. I wtedy wyszedł z łodzi i Piotr poszedł po wodzie, aby dojść do Jezusa. A potem, kiedy przeczytasz tę samą historię w Ewangelii Jana, rozdział 6, 3 Ewangelie opisują tę samą historię i każda z nich przedstawia ją z nieco innej perspektywy. W Ewangelii Jana, rozdział 6, kiedy Jezus i Piotr weszli z powrotem do łodzi, łódź i uczniowie zostali automatycznie przeniesieni na drugą stronę jeziora. Jest to znaczące, ponieważ jest tu mowa o tym, że znajdowali się na środku jeziora, a kiedy Jezus wszedł do łodzi, byli już po drugiej stronie. To było coś niesamowitego na wielu poziomach. Jezus szedł po tym, co miało ich zabić, i nie panikował. Po prostu przeszedł obok, i gdyby nie zawołali, przeszedłby obok nich. A potem Piotr chodził po wodzie, Jezus podniósł go, kiedy ten zaczął wątpić i tonąć, i wrócili do łodzi. A kiedy wszedł do łodzi, łódź i wszyscy uczniowie zostali przeniesieni na drugą stronę jeziora. Czytałem to i byłem poruszony do głębi.
Spójrz na to, werset 49. Ale oni, ujrzawszy go chodzącego po morzu, myśleli, że to zjawa i krzyknęli. Wszyscy bowiem go widzieli i przestraszyli się. Ale on zaraz przemówił do nich tymi słowami: bądźcie dobrej myśli, to ja jestem, nie bójcie się. O tym właśnie mówię. Jeśli naprawdę chciał rozwiązać problem, dlaczego po prostu nie uciszył burzy? Nie przeniósł łodzi wraz z uczniami na drugą stronę i wtedy byliby dobrej myśli. Dlaczego powiedział im, aby najpierw byli dobrej myśli i nie bali się? Ponieważ musisz zrobić krok wiary, Bóg porusza się przez wiarę. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Tak czy inaczej, kiedy to czytałem, byłem zdumiony. Werset 51. I wszedł do nich do łodzi i uciszył się wiatr. A oni się bardzo zdumiewali i dziwili. Jak już wspomniałem na początku tej historii, leciałem samolotem nad wielkimi jeziorami, kiedy to czytałem i byłem w dokładnie takim samym stanie. Byłem bardzo zdumiony i zdziwiłem się. Pamiętam, że położyłem swoją Biblię na kolanach i wyjrzałem przez okno. Lecieliśmy nad chmurami, a pod nami była solidna warstwa chmur. I pamiętam, że pomyślałem sobie, że nie byłoby to żadnym większym cudem, że nie potrzeba by było większej Bożej mocy, aby zobaczyć Jezusa, jak idzie po tych chmurach, a potem siada na skrzydle samolotu. Tak właśnie myślałem i zastanawiałem się, jak niesamowite by to było. To nie byłoby bardziej cudowne niż to? Byłem tak bardzo zdumiony i dziwiłem się i czułem się bardzo dobrze z tym, że tak się czuję. Myślałem, Boże, to jest niesamowite. Te wersety naprawdę robiły na mnie wrażenie. I wtedy przeczytałem werset 52, który mówi, bowiem. Słowo bowiem to spójnik łączący dwie myśli razem. Więc ten werset jest komentarzem lub nawiązaniem do poprzedniego wersetu. Jest tam napisane, bowiem nie zrozumieli cudu z chlebami, gdyż ich serce było zatwardziałe. I nagle zobaczyłem, że powodem, dla którego byłem tak dotknięty, myśląc o tym, że Jezus nakarmił 5000 osób, o tym, że Jezus chodził po wodzie, że uciszył burzę, że uczniowie i łódź zostali przeniesieni na drugą stronę, powodem, dla którego to tak bardzo mną wstrząsnęło, było to, że miałem zatwardziałe serce. Po raz pierwszy taka myśl przyszła mi do głowy. Nie mówię, że Pan uczynił to w zły sposób, ale po prostu zostałem uderzony tą prawdą w twarz. Byłem taki zdumiony i zadziwiony i czułem się z tym dobrze i nagle poczułem, co? Chcesz powiedzieć, że jeśli jestem zszokowany, widząc Jezusa chodzącego po wodzie, jeśli jestem zszokowany, widząc Piotra chodzącego po wodzie, jeśli jestem zszokowany, widząc łódź i uczniów, którzy nagle zostali przeniesieni na drugą stronę jeziora, że jest tak z powodu zatwardziałego serca? To mnie po prostu zatrzymało i rozpoczęło proces, w którym przez następny rok lub dwa szukałem Pana. No dobrze, Boże, w takim razie co to jest zatwardziałe serce? Widzę na tej podstawie, że bycie zaskoczonym lub zszokowanym, widząc rzeczy nadnaturalne, jest dowodem zatwardziałości serca. Albo można to ująć inaczej, odnoszenie się do tego, co naturalne, bardziej niż do tego, co nadnaturalne, świadczy o zatwardziałości serca. I być może są ludzie oglądający ten program, którzy myślą, tak właśnie jest, nie oglądamy tego, co nadnaturalne zbyt często i powinieneś być zaskoczony, powinieneś być zszokowany. Cofnijmy się. Pamiętaj, że Jezus właśnie nakarmił 5000 ludzi. Wierzę, że kiedy Jezus wziął 5 chlebów i 2 ryby, połamał je i dał swoim uczniom, a potem spojrzał w dół i zobaczył, że jest jeszcze jeden cały bochenek, wierzę, że był błogosławiony. On wiedział, że to prawda. Wiedział, że jest Bogiem objawionym w ciele. Wiedział, że ma autorytet i moc. I wierzę, że był błogosławiony. Nie sądzę, aby to go przygnębiało. Wierzę, że było to w pewnym stopniu ekscytujące, kiedy widział, jak Bóg karmił tych wszystkich ludzi i wiedział, że życie tych ludzi zostanie zmienione. Nie twierdzę, że Jezus nie był przez to błogosławiony, ale myślę, że Jezus modlił się, podniósł oczy i pobłogosławił jedzenie, a potem połamał je i dał swoim uczniom, a kiedy spojrzał za siebie, był tam
Jeszcze jeden cały bochenek chleba. Nie wierzę, że powiedział wow i nie wierzę, że zaczął skakać, tańczyć, chwalić Boga. Gdybyś był szczery, gdybyś modlił się i miał 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, 10 lub 15 tysięcy ludzi, a miałbyś 5 małych bochenków chleba i 2 małe rybki i chciałbyś ich nakarmić, gdybyś to zrobił i zobaczył, jak to się dzieje, to zacząłbyś tańczyć. Wiem, że niektórzy krzyczeliby i chwalili, inni pewnie byliby poruszeni, padli na kolana i płakali, widząc na naturalną moc Boga. I chociaż te rzeczy nie są grzechem, to jednak świadczą o tym, że mamy zatwardziałe serce, że łatwiej odnosimy się do tego, co naturalne, niż do tego, co nadnaturalne. Ale czy wiesz, że gdybyś naprawdę chodził z Panem tak, jak powinniśmy, nie powinniśmy się dziwić, że oglądamy to, co nadnaturalne. Nie powinniśmy się dziwić, kiedy widzimy ludzi wskrzeszonych z martwych, kiedy otwierają się oczy niewidomych. To powinno być normalne. To powinno być naturalne. Powinno być tak, że kiedy modlę się o kogoś z zezem, otwieram oczy i patrzę na niego, a jego oczy są doskonałe, to mówię, tego się spodziewałem. Ale prawda jest taka, że nie spodziewałem się tego. Miałem zatwardziałe serce. Byłem gotów pozwolić, aby to stopniowo się zagoiło, ponieważ nie było to coś, co odbiegałoby od normy, co mogłoby mnie zszokować, ale to, że stało się to tak, od razu ujawniło moją zatwardziałość serca. Gdybyś zobaczył, jak Jezus karmi tych wszystkich ludzi, jak chodzi po wodzie, jak przynosi łódź na drugą stronę i gdybyś był tym poruszony, Pismo mówi, że stało się tak dlatego, że nie rozumieli cudu nakarmienia 5000. Wrócę do tego, kiedy zacznę mówić o tym, co jest przyczyną zatwardziałości serca, a potem o lekarstwie. Będę wracał do tego wersetu wielokrotnie, ale na razie posłużę się nim, aby pokazać, że to ujawnia, iż mieli zatwardziałe serce, bowiem nie rozumieli cudu z chlebami, gdyż ich serce było zatwardziałe. Fakt, że byli zszokowani, widząc, jak Bóg w ten sposób okazuje swoją moc, wskazywało na to, że mieli zatwardziałe serce, że byli niewrażliwi na Boga. Odnosili się do tej burzy. Większość z tych uczniów wychowała się jako rybacy właśnie nad tym jeziorem i widzieli wszystkie znaki burzy, znali jej potencjał, wiedzieli, że w krótkim czasie mogą znaleźć się na dnie tego jeziora, jeśli Bóg nie przyjdzie z pomocą. Spodziewali się najgorszego i patrzyli na te wszystkie naturalne rzeczy. A kiedy zobaczyli coś nadnaturalnego, że Bóg natychmiast uciszył burzę, że zapanował wielki spokój i że łódź została przeniesiona na drugą stronę, nie byli na to gotowi. Większość z nich nigdy nawet o tym nie myślała, nigdy sobie tego nie wyobrazili. Pozwól mi powiedzieć, że jeśli nie widzisz tego wewnątrz, nie zobaczysz tego na zewnątrz, jeśli nie widzisz siebie chodzącego w nadnaturalnej Bożej mocy, ani jak Boża moc objawia się w twoim życiu, będzie to przeszkodą w zobaczeniu tego na zewnątrz. Musimy dojść do miejsca, w którym będziemy oczekiwać nadnaturalności. Też ci to pokażę, ale werset 45 mówi, podkreślę to później, bardziej szczegółowo, ale werset 45 mówi, że on przymusił swoich uczniów. Niektóre przykłady mówią, że on zmusił swoich uczniów. Tak właśnie mówi Biblia Króla Jakuba, że on zmusił. Inne przykłady mówią, że przymusił. To pokazuje, że istniał opór z ich strony. Wiedzieli, że szykuje się burza, wiedzieli, że to nie jest czas, aby wypłynąć na jezioro, ale z czystego posłuszeństwa Jezusowi, ich Panu i Mistrzowi, posłuchali, ale ich uwaga była skupiona na burzy. Zapomnieli o innych rzeczach i to świadczyło o zatwardziałości ich serca. Byli zajęci tym, co naturalne, a nie tym, co nadnaturalne. Zamierzam podzielić się wieloma rzeczami na ten temat, które ci pomogą. Mam książkę zatytułowaną Zatwardziałość serca. Mamy ją również w języku polskim. To jest moja polska wersja i obiecuję, że będzie to dla ciebie ogromną pomocą. Mam to na płytach CD i DVD, na których nagrano program z telewizji. Jeśli posłuchasz, nasz speaker poda ci informacje o tym, jak możesz otrzymać te produkty. Posłuchaj, a potem zadzwoń lub napisz już dziś i dołącz do mnie jutro w kolejnym odcinku Prawdy Ewangelii. Nauczanie Andrew Womacka Zatwardziałość serca jest dostępne w języku polskim jako książka, w formie drukowanej lub jako audiobook. Możesz ją zdobyć, dzwoniąc do nas pod numer telefonu 42 280 78 67 lub wchodząc na naszą stronę internetową awmpolska.com/sklep.
Znajdziesz tam więcej książek oraz darmowych nauczań Andrew Womacka, które zachęcą i zbudują Twoją wiarę. Zapraszamy! Zanim zostałeś ukształtowany w łonie Twojej matki, Bóg już określił cel dla Twojego życia, cel od Boga. Bóg ma cel, by przygotować Cię do Twojego powołania. Mówię Ci, że Harris Bible College to miejsce do tego. Jeśli chcesz zmiany życia, przyjdź do Harris. Przyjdź do Harris! Kolejne 2 lub 3 lata mogą być najbardziej potężnym czasem Twojego życia. Jeśli będziesz siedział w Słowie Bożym przez 4 godziny dziennie, przez 5 dni w tygodniu, przez 2 lub 3 lata, to zapewniam Cię, Bóg będzie do Ciebie mówił i zacznie pokazywać Ci Twój cel. Wszyscy mamy cel i przeznaczenie, które odkryjesz, kiedy przyjdziesz do Harris Bible College. Harris Bible College. Odkryj swoje przeznaczenie, przygotuj się do życia w nim. Szkoła Harris jest dla Ciebie. Po więcej informacji zadzwoń 42 280 78 68 lub wejdź na naszą stronę internetową cbcpolska.com. Odkryj swoje przeznaczenie, przygotuj się do życia w nim. Dziękujemy, że obejrzeliście ten odcinek Prawdy Ewangelii. I z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy sieją w służbę Andrew Womack Ministries. Twoja szczodrość wspiera głoszenie Bożej bezwarunkowej miłości i łaski wszystkim Jego dzieciom na całym świecie. Dzięki Tobie ludzie mają dostęp do darmowych materiałów i ich życie ulega zmianie. Naprawdę czynisz różnicę. Jeśli nie jesteś naszym partnerem, prosimy, módl się o to i zostań nim już dziś.